Wam poprzednie. Super. Ja mam takie poczucie, proszę Państwa, że wszyscy najważniejsi są, więc ja też jestem. Zatem mogę zaczynać. Dobra. Ja się posłużę teraz nie swoim tekstem i nie swoim głosem, aczkolwiek, znaczy swoim głosem, ale nie w swoim tekście. Aczkolwiek myślę, że on bardzo pięknie obrazuje to, co się w naszym stowarzyszeniu zadziało. Nasze stowarzyszenie nie przypadkiem nosi taką nazwę. Przecież gdybyśmy nazywali się 360 stopni, w zasadzie nie ruszylibyśmy się z miejsca. Organizację tworzy przede wszystkim młodzież, którą z pozoru dzieli wiele, ale łączy ważna rzecz – chęć działania. Naszą siłą jest różnorodność. Właśnie tacy jesteśmy, inni. Nie boimy się być sobą, ponieważ każdy z nas wnosi do stowarzyszenia jakąś wartość. Ale zacznijmy od początku. Nasz pierwszy projekt, Zrozumieć Młody Port, miał na celu pokazanie naszych potrzeb, uczuć, tego, czym żyjemy i jacy jesteśmy. Kolejnymi projektami odczarowaliśmy naszą dzielnicę, między innymi organizując pokaz mody ulicznej, czy tak jak ostatnio to zrobiliśmy wernisaż zdjęć. Zrozumieć Młody Port był dla nas ogromnym wyzwaniem, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak na nasz film zareagują mieszkańcy dzielnicy, a my dopiero się poznawaliśmy i sami nie mieliśmy pojęcia, czego możemy od siebie wymagać. Tutaj dygresja pedagoga, bardzo dużo możecie od siebie wymagać. Mimo to z każdym wspólnie spędzonym dniem nabieraliśmy przekonania, że to, co robimy, jest dobre i może pomóc dzielnicy, która jest dla nas ważna i potrzebuje czegoś nowego. Największym zaskoczeniem okazała się premiera naszego materiału, na którą przybyła ogromna liczba osób. Dzięki temu wierzyliśmy, że działania mają sens i warto tworzyć je dalej. Ja też jeszcze w to wierzę, pomimo tego, że minął rok. Dużo zrobiliśmy, ale jeszcze wiele przed nami. Z każdym dniem rodzą nam się w głowach nowe pomysły, sięgające parę miesięcy w przód, a nawet czasem więcej. Oprócz działań na rzecz dzielnicy często udzielamy się jako wolontariusze bądź animatorzy. Staramy się z całych sił pomagać, bo wiemy, że to dobro do nas powróci. Zawsze możemy liczyć na pomoc naszych pedagogów, począwszy od miłosnych rozterek, skończywszy na nauce. Myślimy, że stowarzyszenie zmieniło wiele w naszym życiu, ale także w życiu pedagogów. Autorkami tekstu są Aleksandra Gołębiewska oraz Marzena Szymkowiak. Proszę o olbrzymie kawałek. Ja ze swojej strony dodam jedynie tyle, że mam takie poczucie, że jeżeli wiele zmieniło się w życiu naszych dzieci oraz naszych rodzin, być może także trochę partnerów, to w moim życiu wszystko zmieniło się o 180 stopni. Myślę, że także towarzyszące nam osoby na co dzień współtworzące stowarzyszenie od strony tej nieco starszej, których nazywamy pieszczotliwie starymi, Stowarzyszenia Nowy Port, utożsamiają się właśnie z moją wypowiedzią. Proszę Państwa, w ramach anegdoty powiem Państwu, jak wyglądał mój dzisiejszy poranek. Mają Państwo na to ochotę? Tak, ja dosyć dużo mówię, więc jeżeli już będzie za dużo, to proszę dać mi znać, na przykład machając ręką, albo można mnie też wybuczać, mam na to absolutną przestrzeń. Mój dzisiejszy poranek wyglądał następująco. Wstałam rano, aby to pojechać do Luzina po pewną niespodziankę. Zajęło mi to jedynie 3 godziny. Towarzyszyła mi dr Monika Popow. Byłam także na poczcie, próbując odbić od uroczego pana paczkę, której nie dostałam. Wszystko to robiłam absolutnie w ramach stowarzyszenia i poczułam, że rzeczywiście stowarzyszenie to jest coś więcej niż moja praca. Ja mam takie poczucie, że stowarzyszenie jest absolutnie moją rzeczywistością i dla tych dzieci tutaj siedzących, przede wszystkim dla naszych bąbli, jesteśmy w stanie dokonać cudu. I proszę Państwa, wierzcie mi, że ta gala też takim cudem dzisiaj jest, więc ja na samym początku chciałabym bardzo podziękować za to, że współtworzycie z nami Państwo cuda. Wielkie brawa dla Was. No dobrze, nadszedł ten czas, że niestety będę musiała oddać komuś innemu mikrofon. To jest dla mnie zawsze trudne doświadczenie. Ja w ogóle tak się zastanawiam, bo ja prawie Państwa nie widzę, ale mam nadzieję, że Państwo mnie widzą. Tak, jest dobrze, cieszę się bardzo. Rok temu spotkałam bardzo wyjątkową osobę, która powiedziała mi o tym, że robi pewne badania, które są takie trochę retrospektywne i mają badać, mają mówić, wyciągać wnioski tak naprawdę z pewnego doświadczenia dzielnicy. Była to dzielnica Brzeźno i Nowy Port. W taki sposób poznałam dr. Popow.
nikt mnie jednak, no, życie tutaj tętniło. Thank you.
chce się powiedzieć, to chyba nie jest realne, aczkolwiek on potrafi po takim wysiłku mówić. Chcesz pokazać, że też mówisz? Tak? Dobra, ja ci dam mikrofon. Nie dam ci mikrofonu, musisz podejść, nie umiem wyciągnąć. Proszę. O, będę ci teraz przeszkadzać, dostałam drugi. Siema. Siema. Podobało się? Jego zmiany. Olu, dziękujemy ci za twój spokój, refleksje, cenne wnioski oraz umiejętność zwracania naszej uwagi na nieoczywistość. Zapraszam Aleksandrę Gołębiewską. Jeszcze. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę, że on nie byłoby się powiedzieć rodzinie. Patrycjo, dziękujemy ci za tworzenie naszego stowarzyszenia, wprowadzanie do niego wielu emocji i energii. Dziękujemy ci za zaufanie oraz mocną, realną
relację z nami. Za to Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci bardzo za Twoją energię, relację oraz za piękne zdjęcia, które być może nam niebawem pokażą. Są fanfary dla Patrycji Walcza. Oczywiście zostań tutaj jeszcze, moja droga, bo tak jak w każdej innej sytuacji, bez Twojej rodziny nie byłoby Ciebie, a ja widzę tu Twoją wspaniałą, zaangażowaną mamę Joannę. Fanfary dla mamy! Oraz olbrzymi obraz stanowczej, odważnej osobowości, mającej niebywałą moc zmiany. Jak myślicie, kto to może być? Nie. Nie. Dzięki tej osobie widzimy, że nasza praca ma sens. Ty ten sens nam nadajesz. Twoje zdjęcia są piękne, głębokie, zapraszające do zatrzymania się i refleksji. Stajesz się wrażliwą artystką. Wiktor. O Jezu, jak urosłaś. Jezu, stało. Biorąc pod... Jeszcze wszystkie uściski już były, dobrze? I teraz pamiątkowe zdjęcie. Wreszcie dla mnie. Czy wiecie, o kogo może chodzić? Nie, niestety chyba nie ma z nami dzisiaj tej osoby, aczkolwiek lecę dalej. Oskarze, dziękujemy Ci za Twoją energię, którą nam udostępniasz oraz za zaufanie. Bardzo lubimy jeździć z Tobą na rowerze. Oskar Wołosz. Brawo dla Oskara Wołosza. Wrażliwości, która ma swoje ujście w mocnej, autentycznej twórczości. Ulubieniec kadry z czułym sercem, konsekwentny i oddany. Dominiku, dziękujemy Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za siebie i stowarzyszenie. Twoje wsparcie wpływamy na wchodzie, jak Twoja karizma i Twoje emocje. Boże, Boże, Boże! Dla nieco tajemniczego, autentycznego artysty i twórcy. Rap to poezja, jesteś zatem ulicznym poetą. Pielęgnuj w sobie własne zdanie, wrażliwość i klasę, która wydobywa się z Twoich tekstów. Kacprze, dziękujemy Ci za bycie częścią naszego stowarzyszenia. Dla Kacpra. Szkoda, że to niestety nie jestem ja, ale co zrobić. To także będzie niesamowicie długa wypowiedź. Proszę się przygotować, będę mówić długo. Dyplom uznania dla najbardziej pracowitej osobowości, wypełniającej energią, siłą i emocjami nasze stowarzyszenie. Te emocje towarzyszą jej na co dzień, tworzą z niej prawdziwą liderkę, potrafiącą wyjść spoza siebie, aby wesprzeć innych. Jak to się ciągle mówi? Karino, dziękujemy Ci za zbudowanie naszego stowarzyszenia, nie poddawanie się determinację, a przede wszystkim olbrzymią pracę nad sobą, która pokazuje nam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak macie reagować, też macie mnie przytulać. Na zdjęcie zaraz będzie, nie możesz tak płakać, przestań. Tak wygląda ta piękna rodzina. Ale fajnie. Cudo. O, jak pięknie. Czuję, nam się zmieszczą w kadrze, trzeba tak zrobić, żeby wszyscy byli, nie? Pięknie, olbrzymio. Jeszcze Karinka będzie śpiewać tutaj potem. Jeszcze trochę musicie wytrzymać. Ta skromność, tak strasznie pełnej empatii oraz klasy. Niezwykle utalentowanej, pięknej i wrażliwej dziewczyny. Jak myślicie, o kim mówię? Nikola!
Kto? Wika. Wika? Wiktorio, jesteś niesamowitą osobowością, która wspiera nas w działaniach i ulepsza naszą rzeczywistość. Dziękuję Ci za zaangażowanie oraz energię, dzięki której chce nam się chcieć. Wiktoria Aszyk! Mama Wiktoria Aszyk! Zapraszamy, olbrzymie oklaski po pani mama Wiktorii, która dzisiaj wiem, że ma urodziny. Moi drodzy Państwo, teraz muszą być Państwo zaangażowani, będziemy śpiewać 100 lat. 100! Jego dobre serce, temperament i duża wrażliwość budują nasze stowarzyszenie. Ma umiejętność nazywania rzeczy po imieniu, zwracania uwagę na procesy, których czasami nie dostrzegamy. Dawidzie, wiem, że Cię tutaj nie ma, ale są Twoi bliscy. Dziękujemy Ci za prawdę, dbanie o nas i autentyczne zaangażowanie. Zapraszam rodzinę Dawida Olejnika! Państwo zdjęcie z nami. Tak jest, ale super. No dobrze, następna fenomenalna postać. Podążająca za marzeniami, najlepszy Piotruś Pan z nienaganną prezencją oraz własnym stylem. Jak myślicie, o kim mówię? Danielu, dziękujemy Ci za energię, którą wprowadzasz w naszą przestrzeń oraz mocne zaangażowanie w pracę stowarzyszenia i relacje z nami. Daniel Pośrodki! Zapraszamy tutaj rodzinę Daniela. Ja wiem, że jest tutaj siostra. Zapraszamy siostrę, olbrzymie brawa dla siostry! Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Mają Państwo to szczęście, że bez nas. Brawo! Dobrze. Osobowość o dużej wrażliwości. Nostalgiczny, refleksyjny, młody człowiek o dużym potencjale. Ma niezwykłą umiejętność szybkiego uczenia się, co uwidacznia się w mnogości jego zainteresowań. Nie. Mateuszu, dziękujemy Ci za współtworzenie naszego stowarzyszenia i dużą otwartość na różnorodne działania. Mateusz Dumeński! Mateusza, a ja bardzo zapraszam rodzinę Mateusza. Mamę, siostrę, są absolutnie piękne słowa. Brawo! Pamiątkowe zdjęcie. Tutaj też mają Państwo to szczęście, że bez nas. Ale mamy ładne rodziny. Czemu tu nie ma mojej mamy? Brawo! Pełna własnej inicjatywy, zdeterminowana do osiągania własnych celów. Jak myślicie, o kim mówię? To jest taka osoba... O kim mówię? Nie. To osoba, która mobilizuje nas do działań, których sami byśmy nie podjęli, a to nas bardzo dużo uczy.
Wierz w swoją siłę, która wskaże ci drogę do realizowania działań niosących szczęście. Kamilu Szulcu, bardzo dziękujemy. Dzisiaj też się dzieli z nami. Postać pełna empatii, rozważna i romantyczna. Jej otwartość i wyrozumiałość uczy nas, jak być dobrymi ludźmi. Bardzo odpowiedzialna i pogodna. Jak myślicie o kim mówię? Klaudio, dziękujemy za twoją odpowiedzialność oraz wsparcie, które nam dajesz. Jesteś niesamowitym wzmocnieniem dla naszego zespołu. Dodając do niej dźwięku. Niesamowite jest to, że robisz to w sposób bardzo odpowiedzialny. O, mama już się sama zaprosiła. Bardzo dziękujemy za tak cudowną współpracę. Niestety wychodzimy z kadru. Brawo dla mamy Grzesia. Pełna wrażliwości i wyrozumiałości, osobowość obdarzona dużym talentem muzycznym, ale nie tylko muzycznym. Ma bardzo rozwiniętą umiejętność społeczną, jest wrażliwy i wnikliwy. O tym mówię? Andrzeja. Kamilu! Dziękujemy ci za twoją cierpliwość, akceptację oraz odpowiedzialność i zaangażowanie. Brawo! Rodzinę Kamila tutaj też. Brawo dla rodziny Kamila. Czemu rodzinę Kamila nie widzę? Rodzina Kamila tutaj proszę. Brawo! Ale piękna rodzina. Olbrzymie brawa. Tak się rozglądam i nie wiem, czy tam, dobrze czytam. Nasza diwa, osobowość nieznająca granic, jej standardy i wyobraźnia stanowią dla nas wyzwanie. Ma odwagę do bycia sobą, a nie jest to łatwa rola. Niesamowicie elokwentna, skupiająca uwagę, zawsze świetnie wyglądająca. Agato, dziękujemy ci za stawianie, przed nami wyzwań, budowanie naszego stowarzyszenia na bardzo wysokich standardach. Gdzie jest Agata Sierocka? Nie ma. Zapraszamy mamę Agaty Sierockiej. Będzie miała pani z nami pamiątkowe zdjęcie. Gratulujemy dziecka. Zdeterminowana, zaangażowana, będąca wulkanem i tornadem, które porywa za sobą do działania. Jak myślicie, o kim mówię? Angeliko, dziękujemy ci za twoją energię, emocje, autentyczność oraz wrażliwość, którą wyrażasz nie tylko w swoich utworach. Życzymy ci chwili oddechu, tak żeby być sobą. Wśród nas postać mówiąca tysiącem głosów, a każdy z nich jest dobry. Jego skromność jest urzekająca, a wrażliwość chwyta za serce, wyciskając z niego to, co najlepsze. O kim mówię? Maciek! Maćku, dziękujemy ci za twoją pracowitość oraz oddanie! Brawo! Olbrzymie na Maćku! Przemówi jednym z tysiąca.
hałasa głosów, zapraszając swoje osoby blisko, dobrze? Okej, okay, może też. Na tapce, na... Już wiecie, że ja mówię Królem Julianem oczywiście, a mój tata musi kamerować. To dobrze, bo jestem gwiazdą. Przepraszam. Oczywiście o tej skromności była mowa. I zapraszam mojego tatę oczywiście tutaj do mnie. Koniecznie. Niech no chodź, ktoś podtrzyma tą kamerę, proszę się wymienić. Kamery, moje dzieci będą miały co oglądać. Kiedyś. Olbrzymie brawa dla taty. Super, ale zapraszamy panią także do zdjęcia tutaj, proszę. My się już odsuwamy. Ale ładna rodzina. O, co tam zaistniało? A ten humor widzę tutaj po tacie trochę ma chłopak. Dziękuję. Super, olbrzymie brawa, dziękujemy swój dyplom jeszcze mój drogi. Dziękujemy, gratulujemy dziecka. Julio, dziękujemy Ci za to, że budujesz nasze stowarzyszenie, wnosząc w nie swoją bystrość i niezależność. No absolutnie chcę mieć z Tobą więcej kontaktu. Julia Rygowska! Jak Państwo wiedzą, sprzęty w naszym stowarzyszeniu nie są najlepsze ze względu na to, że jesteśmy organizacją non-profit, co znaczy, że nie zarabiamy. Nie działa. A ty zniosłaś. Przepraszamy Cię za to, co tutaj wyszło. Tak nie miało być zdjęć w ogóle. Piękna profilóweczka była, ale teraz Julio już będziesz miała następne z nami, nie? Cudownie, cieszę się bardzo. Niosą ze sobą radość. W kontakcie z tą osobowością także czujemy pewien niedosyt i życzymy sobie więcej kontaktu z tą pozytywnie zakręconą postacią. Nie działa w ogóle? Już działa. Dobrze, Dario, dziękujemy Ci za Twoją towarzyskość oraz dobrą energię, która pojawia się wraz z Tobą. Nie ma Dari? Takie rzeczy. Nie ma nikogo od Darii? No dobrze, wielkie oklaski dla Darii. Świetne poczucie humoru tej postaci tworzy wokół niej dobrą atmosferę, z której chętnie korzystamy. Jest otwarta, ciepła i bardzo komunikatywna. W relacji z nią także czujemy pewien niedosyt i liczymy na wzmocnienie jej frekwencji w naszych działaniach. Jak myślicie? Nie! Oliwio, dziękujemy Ci za obecność. Życzymy sobie więcej wspólnych inicjatyw. Oliwia Benka! I ja wiem, że tutaj na pewno gdzieś jest jakaś cudowna postać, jakaś cudowna babcia i świetna rodzina Oliwii Benki. Zapraszam tutaj koniecznie, ja panią widzę. Zapraszamy koniecznie. Olbrzymie brawa dla rodziny oraz osób bliskich Oliwii. O, jaka cudowna rodzina. Zdjęcia niestety bez nas. Trzymamy taką postać, z którą czujemy delikatny niedosyt. Jest to postać absolutnie uprzejma i naprawdę miła i sympatyczna, ma tutaj całkowicie inne znaczenie. Jest to postać bardzo kulturalna, jest osobowością nieco tajemniczą, przez co jesteśmy bardzo ciekawi jej potencjału. Jak myślicie? Nie! Weroniko! Dziękujemy Ci za dobrą energię, którą wynosisz w naszą przestrzeń. Weronika Binek! Autonomiczny i suwerenny. Jej zdanie jest zawsze własne. W stowarzyszeniu od zawsze i mamy nadzieję na zawsze. Jak myślicie, o kim mówię? Marzena! Marzenko! Masz moc skupiania wokół siebie ludzi. Dziękujemy Ci za angażowanie i przełamywanie własnych trudności dla naszego wspólnego dobra. Ale ci dobrze. Dawno jej nie przytulałam.
bardzo. Jeszcze raz olbrzymi. Niszowa artysta z wrażliwą duszą, która ma swoje odbicie w poetyckich, głębokich tekstach będących trafnym komentarzem do rzeczywistości. O kim mówię? Nie. Pawle, dziękujemy Ci za Twoją determinację, twórczość, ale także i niesamowitą skromność. Paweł Wolny! Paweł Wolny! Od razu na scenę! To, to tutaj? Muszę się przytulać. Paweł już się przygotowywał do występu stąd. Misia, dostałeś Misia. Dziękujemy Ci bardzo. Olbrzymie brawa. A właśnie, czy masz rodzinę? Zauważyłam, że nie masz rodziny. Czy jest tu jakaś rodzina Wolny? Nie ma? No to my jesteśmy. O, zapraszamy serdecznie. Brawo dla taty. Dla Piotra. Dla taty Piotra. I dla pani Katarzyny. Olbrzymie brawa. Jak trochę bliżej prosimy podejść do tego pamiątkowego zdjęcia. Pierwsza osoba, która dla nas bardzo ważna, bo jest naszym grupowym psychologiem, obdarzającym nas realnym wsparciem. Oskarze, twoja umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby innych wzmacnia nas wiarę w dobrych ludzi. Ty takim człowiekiem właśnie jesteś. Dziękujemy Ci za zaufanie, którym nas obdarzyłeś, za miliony wspólnych dobrych chwil. Olbrzymie fanfary i oklaski dla Oskara Drupki! Proszę przekazać, dziękujemy bardzo. Dobrze mieć takich dobrych przyjaciół. Keba Bożewca o wrażliwym sercu. Niezwykle odpowiedzialny i skrupulatny. Jego przenikliwość pozwala nam uniknąć formalnych konsekwencji niedociągnięć, które dzięki niemu nie istnieją. Polanku, dziękujemy Ci za zaangażowanie inicjatywy. Bez Ciebie stowarzyszenie nie miałoby producenta. Ja bym chciała zrobić tak o. Tutaj, dobra. Oh yeah! Ale cudownie. Przodu. Co? Wow! Jak się to robi? Dziękuję. Chciałabym właśnie się oficjalnie przyjąć do stowarzyszenia. Gdzieś tutaj powinna być Kaja. Kaja Lipnicka, zapraszamy serdecznie! Nasze stowarzyszenie. Jeszcze nie mamy dla Ciebie dyplomu, aczkolwiek w przyszłym roku już na pewno będziemy mieć. Olbrzymi... A, jeszcze... Ja zapraszam rodzinę Kai. Bardzo dziękuję Państwu. Już pozwolili Państwo właśnie Kai dołączyć do naszego stowarzyszenia 180 stopni. Angelice, która by chciała coś powiedzieć swojej mamie. A więc ogólnie chciałam tylko tak krótko powiedzieć, że ten cały koncert chciałabym zadedykować właśnie mojej mamie, która ma jutro urodziny. Taki prezent chciałam zrobić, mały trochę, może wykorzystać tą sytuację, że możemy się tutaj wszyscy znaleźć. I tak tylko krótko, że kocham Cię bardzo, mamo, i że dziękuję Ci za to wszystko, co do mnie zrobiłaś. I że ten koncert jest dla Ciebie właśnie. Dziękuję. Sto lat, niech żyje, żyje.
ale jeszcze coś powiedzieć. Ja cię nie skończyłam. Tak, jeszcze chcielibyśmy zaśpiewać takie malutkie 100 lat. Dla pani Wony Woźniewskiej. Bez której nie byłoby nas, tak naprawdę. Ale ja was nie urodziłam. Ale nie byłoby stowarzyszenia. Może byłoby. Nie byłoby. Chcielibyśmy ci podziękować za ten czas, który nam poświęcasz. Za wszystko, co dla nas robisz i... Nie jest to za to, że poświęcasz nawet nam czas, kiedy nie powinnaś, czyli kiedy nie pracujesz z nami. Noce. Jesteś dla nas kimś więcej na pewno niż pedagog. O mój! Pani Monice Bobow i pani Katarzynie i zapomniałam o partyce. Również za to, że się nami opiekują. Że pani Monika Bobow nas uczyła wszystkiego. Dobra, oddaję mikrofon. Tak, ja nie wiem, czy jestem w stanie prowadzić tą galę dalej. Ktoś by chciał? Ja mogę. Ojej, proszę państwa, to są takie momenty, kiedy nawet mi brakuje słów. Ja cię. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem bardzo wzruszona i bardzo wam dziękuję. Wy jesteście moim największym prezentem i to, jakich zmian dokonujecie, i to, co robicie, i to, że tutaj są wasi rodzice, i że są tutaj osoby ważne, i że jest grono pedagogiczne, i że jesteście w stanie tak naprawdę zmobilizować tych wszystkich ludzi do tego, żeby im się chciało chcieć i mnie także, jest absolutnie niebywałe. Za to zapłacimy, za tą szkodę właśnie, która się wydarzyła. Bardzo wam dziękuję, aczkolwiek chciałabym podziękować komuś jeszcze. I są to nasi partnerzy. I chciałabym przede wszystkim powiedzieć państwu, że bez naszych partnerów myślę, że nie byłoby aż tylu pięknych działań. Więc na samym początku chciałabym bardzo, bardzo docenić naszego najmocniejszego... Nie! To dobrze! To może zróbmy to inaczej w takim bądź razie. Proszę nie zwracać uwagi na ten moment, na naszą prezentację. Ja chciałabym docenić naszego najmocniejszego partnera. Jest to Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 5, gdzie mamy naprawdę realną relację z paniami pedagogzkami i z całą dyrekcją. Widzę tutaj Halinkę. Halinko, bardzo cię zapraszam tutaj. I najgłośniejsze fanfary na świecie, bo myślę, że bez tej osoby, która właśnie do nas idzie, absolutnie nie byłoby nas. Bardzo dziękujemy, bardzo za ciekawą na tym możemy razem zrobić. Świetnie, dziękuję bardzo. Inicjatywa miasto. Chociaż miało być.
Chciałabym zaśpiewać naszemu stowarzyszeniowi 100 lat. 100 lat!